Dziś zaczniemy od trochę nietypowego kadru, ale muszę Wam pokazać troszkę więcej, bo będziemy zaczynać robić podkroje pach, a ze względu na to, że sweterek jest asymetryczny, to musimy zdecydować, co będzie naszym przodem, a co będzie naszym tyłem. Zasada jest taka. Druty będące na brzegu, czyli na boczku, u mnie brakuje kilku oczek, ale prawie, mają być po prawej stronie. To, co leży na wierzchu, będzie przodem. Czyli ja w tym momencie, gdybym to do siebie przyłożyła, to ten dłuższy ogon miałabym na lewym biodrze. Trzeba to sobie przyłożyć po prostu do siebie przed lustrem. Nie wiem czemu, nie pytajcie, ale nie chcę, żeby było na lewym, tylko na prawym. Co oznacza, że zanim zacznę robić podkroje pach, to muszę jeszcze zrobić pół okrążenia. Czyli zacznę tutaj i dojdę do tego miejsca. W tym momencie będę miała taką sytuację. Czyli to będzie moim przodem. Ogon pojawi się wtedy po prawej stronie. A to, co jest pod spodem, będzie moim tyłem. Czyli zanim zacznę cokolwiek robić, to w moim przypadku muszę zrobić jeszcze pół okrążenia. Wy sobie w tej chwili przyłóżcie do siebie to, co już jest. Zdecydujcie, po której stronie chcecie mieć dłuższy sweterek. I tak jak mówiłam, to, co leży na wierzchu, druty u mnie za sekundkę pojawią się z tej strony. To, co leży na wierzchu, będzie przodem. I decydujemy, gdzie jest ogon. A kiedy to już będzie zrobione, to zaczniemy rzeczywiście dziergać podkroje pach. Jedna uwaga, kiedy będziecie dziergać, nie do samego markera, tylko zatrzymajcie się 6-7 oczek przed markerem. Tak, żebyśmy mogły od razu zacząć robić pierwszy podkrój pachy. I już jesteśmy we w miarę normalnym kadrze. Tak jak powiedziałam, całe wszystkie oczka między jednym a drugim markerem, czyli pół okrążenia, jestem dalej. Dlaczego? Tak jak tłumaczyłam, ze względu na to, gdzie ma się znaleźć dłuższa część sweterka, po której stronie ciała. Zauważcie, że zatrzymałam się, tak jak powiedziałam, przed markerem. Dlaczego? Ponieważ tak samo jak zawsze, kto robił ze mną sweterki, ten doskonale wie, podkroję pierwsze cięcie podkroju pach, czyli pierwsze zamykane oczka, będziemy robić jednocześnie po jednej i drugiej stronie markera, po jednej i drugiej stronie swetra. Ale trzeba wiedzieć, jak je zrobić. I tutaj od razu powiem, że to jest ten moment, w którym, jeżeli chodzi o podkroje pach i tył, będziemy odbiegać dość stanowczo od tego, co sugeruje opis. Ja zaraz opowiem, co sugeruje opis i dlaczego zrobimy to troszeczkę inaczej, ale jednocześnie będzie to wiedza dla osób, które chcą to zrobić zgodnie z opisem, czyli chcą rzeczywiście wyprodukować sobie letnią bluzeczkę bez rękawów, żeby zrobić to dobrze. Czyli tak, to co ja będę za sekundkę opowiadać, pokazując na opisie, dotyczy letniej bluzeczki bez rękawów. To co za sekundę opowiem, jak zrobimy inaczej, będzie dotyczyło naszej wersji, gdzie rękaw będzie, czyli ten podkrój pachy będziemy przygotowywać do wersji z rękawem. To spójrzmy najpierw na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o opis i robienie podkroju pachy. Druga strona, górna część, skończyłyśmy tutaj. To jest moment, w którym jest koniec robienia w okrążeniach. To jest moment, w którym dzielimy na tył i przód. I teraz zobaczcie, jak to się będzie działo. Ja będę to od razu przekładała na nasze i od razu mówiła, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o to, co za sekundę się stanie również u nas, bo początek wykorzystamy, to zależnie od rozmiaru zamkniemy przed markerem 4, za markerem 4 dla najmniejszego rozmiaru, 5, 7, 8, 8 i dla największego rozmiaru 9 oczek. Czyli w moim przypadku ja korzystam z tego rozmiaru, zamknę 5 przed markerem, 5 za markerem, później zrobię prawe oczka, i przed następnym markerem zamknę 5 i za następnym markerem zamknę 5. To będzie pierwsze cięcie podkroju pachy. Następnie
mamy, to jest tak jakby koniec podziału na tył i przód. Rzeczywiście tak jest, bo w tym momencie skończymy robienie w okrążeniach, zaczniemy robienie w rzędach. Ale później wzór mówi nam tak, że w rzędzie zrobimy później oczywiście lewe oczka, a w następnym rzędzie robionym prawymi zrobimy tak. Trzy prawe, dwa razem, potem same prawe i znowu jak będziemy pięć oczek przed końcem rzędu, to po drugiej stronie tego rzędu zrobimy identycznie jak tu, czyli dwa razem, trzy prawe. Ja sobie to narysowałam, oczywiście nie tutaj, więc narysuję to jeszcze raz. Czyli wygląda to w ten sposób. Tu był marker, tu był marker. To jest tył. Zamkniemy najpierw oczka tutaj i ja napiszę to, co jest dla mojego rozmiaru, czyli 5 przed, 5 za, 5 przed, 5 za. To będzie baza dla mojego dalszego zamykania. A później będę robić coś takiego. Tak naprawdę to nawet prosto. Z tym, że zasada będzie taka. 3 prawe, 2 razem, prawe, 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 2 razem, 3 prawe. I tą sekwencję 3 prawe, 2 razem, 2 razem, 3 prawe będziemy powtarzać, a będziemy ją powtarzać zależnie od tego, dla jakiego rozmiaru to robimy. I teraz spójrzcie, ile razy to powtarzamy w każdym nieparzystym rzędzie. 3 razy dla najmniejszego rozmiaru, 6 razy dla kolejnego, czyli teoretycznie dla mojego, 7, 11, 14, 18. I dziergamy to, aż nasz odkrój pachy będzie miał odpowiednią głębokość. Tylko teraz tak. Co to oznacza? To oznacza, że tył tego sweterka będzie wyglądał mniej więcej tak, czyli on się będzie coraz bardziej schodził. Tu będzie jakiś tam fragment dekoltu i tu znowu taka wersja. I to jest bardzo dobre rozwiązanie dla letniej bluzeczki. Dlaczego? Bo ramiona wyjdą nam wtedy dość tak porządnie na naszych własnych ramionach, nie na ich brzegu. Ta bluzeczka nie będzie nam się zsuwać. Ale to rozwiązanie jest beznadziejnym rozwiązaniem, jeżeli chcemy zrobić rękaw z główką. Dlaczego? Bo ta główka musiałaby nam wyjść bardzo głęboko na ramię. Nasz rękaw musi bardziej przypominać coś takiego. Czyli nie wchodzimy głęboko w ramię, tylko idziemy w miarę prosto. Wniosek jest taki. A, jeszcze jedno. Dlaczego trzy prawe dwa razem trzy prawe? Ze względu na to, żeby brzeg był ładnym brzegiem, bo ta bluzeczka nie przewiduje żadnych wykończeń, żadnych, nawet robionych na szydełku. Autorka wychodzi z założenia, że mamy tak ją zrobić, żeby to była najprostsza bluzka bez wykończeń. A jeżeli robimy w ten sposób, czyli tu mamy trzy oczka prawe, to tutaj zdejmując oczka na brzegu, tworząc łańcuszek, pokażę jak mamy taką sytuację, że brzeg zawsze jest śliczny, natomiast te oczka, które są zamykane, są troszeczkę dalej. Nie na brzegu, zniekształcając go, tylko tu mam nadal piękny łańcuszek, a te oczka, które powodują zwężanie się tyłu, są ukryte w samej włóczce. Dobry sposób, ale jeszcze raz mówię, dla tych, które chcą rzeczywiście bez rękawów wersję letnią. To teraz jeszcze rozprawimy się z jedną kwestią, czyli kwestią podkroju tyłu. I tu, kto mnie zna, ten już wie, że powiem, że go nie robimy. To znaczy inaczej, możemy go zrobić, ale już mówię jak. Tutaj ta bluzeczka zakłada dwie rzeczy. Po pierwsze, że podkrój tyłu w ogóle istnieje, a potem idziemy po skosie troszeczkę do góry, czyli to jest na tej zasadzie. Tu zamykamy oczka równo, a tutaj po jednym oczku z każdej strony domykamy w kolejnych rzędach. I zakłada drugą rzecz, że oczka na ramionach są zamykane po skosie. Jedna i druga kwestia jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Podkrój na tyle jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć duży dekolt z tyłu. Bo nawet jeżeli zamkniemy to prosto, to zapewniam Was, że ta bluzeczka pod własnym ciężarem minimalnie zjedzie. I to nie jest tak, że tył będzie nam się kładł na karku i będzie sięgał linii włosów. Nie.
On będzie się ładnie układał, nawet jeżeli zamkniemy to prosto. I to jest to, co sugeruję. Czyli robimy w ten sposób, i to nieważne, czy letnią, czy zimową wersję z rękawami. Kiedy już sobie zrobimy tył, albo skośny, albo prosty, to kiedy dojedziemy do końca wysokości podkroju, to po prostu zostawiamy oczka. Wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że ja jednak uważam, że jakoś ten dekolt trzeba będzie wykończyć, bo inaczej nie będzie dobrze wyglądał. Czyli nie robimy żadnego podkroju, bo on i tak minimalny nam się stworzy. Ale jeżeli ktoś chce dekolt z tyłu, dowolnie głęboki, bo sobie tak wymyślił w letniej bluzce, że on ma sięgać do połowy łopatek, to moja sugestia jest taka, żeby zamknąć tył w ten sposób. Ja to rysuję pod skosem, bo zakładam, że bluzeczka jest letnia. Na poziomie, na którym dekolt ma się zaczynać, zamykamy oczka prawie na szerokość dekoltu. To musimy sobie niestety zmierzyć. A później w kolejnych rzędach, później robimy tą część osobno i tą część osobno. I po tej stronie zamykamy po jednym oczku, powiedzmy jeszcze 3 razy, a potem prosto do ramienia. I po drugiej stronie 3 razy i prosto do ramienia. To się i tak ładnie ułoży wtedy w ładny taki łuk. Może nie najpiękniejszy, ale naprawdę po wykończeniu ładny łuk. Dlaczego nie sugeruję robienia skośnych ramion? Ponieważ ja tak naprawdę, ja w tym momencie nie mam pojęcia, jakiej szerokości ramiona chcę. Jeżeli ktoś wykombinuje od razu, że jego ramię ma mieć tutaj powiedzmy 20 oczek, to może to zamknąć po skosie. Czyli zamykać od tej strony, zamknąć powiedzmy 5 oczek, 5 oczek, 5 i 5. Idąc w kierunku szyi i po drugiej stronie to samo, zamykając od tej strony 5, 5, 5 i 5, czyli idąc w kierunku szyi. Dlaczego tego nie zrobimy? Nie zrobimy tego ze względu na to, filmowo, że i tak to się poukłada bez takiego dodawania sobie problemów. Czyli podsumowując to, co przed chwilą powiedziałam. W wersji filmowej upraszczamy robienie tyłu i robienie ramion maksymalnie. Czyli nie powodujemy żadnych utrudnień, żadnego zamykania stopniowego. Robimy podkrój pachy, później, zależnie czy wersja zimowa to prosto, letnia zwężamy jeszcze troszkę i oczka na końcu po prostu zostawiamy żywe na żyłce. Nawet ich nie zamykamy. To wiemy już to, gdyby ktoś się uparł, że chce robić, bo teraz tak, od razu obiecuję, że ta część, czyli jak zamknąć, i ta część, czyli zwężanie tyłu do wersji letniej, te dwie części będą na stronie przetłumaczone w taki prosty sposób, żeby było wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli ktoś się uprze, że chce robić również podkrój z tyłu zgodnie z opisem lub ramiona zgodnie z opisem, to niech da znać, podeślę mu tłumaczenie albo dołożę tłumaczenie na stronie. Ale zniechęcam Was i do jednego, i do drugiego. Po pierwsze ze względu na to, żeby sobie uprościć, a po drugie, no chyba, że ktoś chce rzeczywiście dekolt, to wtedy nie zniechęcam, będę podsyłała tłumaczenie. Wiemy już, jak zrobić wersję letnią i zimową, tak teoretycznie, to teraz jeszcze jedna kwestia lekko praktyczna, czyli kwestia związana z głębokością podkroju pachy. Bazgrołki trochę, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest to, co tutaj jest widoczne. Pokażę to troszkę bliżej, żeby było lepiej. Podkrój pachy mamy podzielony na pewne fragmenty, czyli tak. To jest moment, w którym robimy pierwszy podkrój, tu i pierwsze, największe odejmowanie oczek i to ma od 2 do 4 cali. Potem mamy 5 cali i 1 na
podkrój tyłu. Ale jak to pozbieramy razem, to wyjdzie nam, że mamy 1, 5 i 2, czyli 8 cali w najmniejszej wersji i 1, 5 i 4, czyli 10 cali w największej wersji. I teraz jak to sobie przełożyć na centymetry, to się okaże, że w naszej najmniejszej wersji, w najmniejszym rozmiarze, podkrój pachy ma 20 cm z małym kawałkiem, natomiast w tej największej ma 25 z małym kawałkiem. I uwaga, to są wielkości sugerowane do oryginalnej letniej bluzeczki. Natomiast my możemy to sobie spokojnie dostosować do swoich potrzeb. Tak jak mówiłam, zatrzymałyśmy się na poziomie podkroju pachy tam, gdzie nam to pasuje. Jeżeli ktoś robi letnią tunikę, to może chcieć ten podkrój pachy dość nisko. Wtedy zamyka sobie, odejmuje, a potem robi w górę tyle, ile jest mu potrzebne. Dokładnie to samo zrobimy my, jeżeli chodzi o ten zimowy sweterek. Zamkniemy oczka, odejmiemy jeszcze troszkę, a potem polecimy w górę tyle, ile jest nam potrzebne. Czyli tymi wielkościami sugerujemy się tyle, o ile, jak również kwestią odejmowania. Bo jeżeli wyjdzie nam z tego zwężania tyłu, odejmowanie oczek z tyłu, że tych oczek nie chcemy wcale aż tyle odejmować, to oczywiście możemy to zmniejszyć. Wszystko zależy od nas. Jeżeli chodzi o kwestię takiej sensownego podkroju, jeżeli chodzi o pachy w takim zimowym sweterku, to powiedzmy, że ja zazwyczaj celuję w powyżej 21 cm. 21, 22, 23 to trochę zależy od tego, jak luźny ma być ten sweterek. Ale 25 to już jest naprawdę dosyć nisko. Czyli taka wersja letnia. Ale to jest coś, co możemy już nawet przyłożyć do siebie i sprawdzić, jak nam się to układa na nas. Czyli podkrój pachy. A, jeszcze jedno. Jeżeli mamy duże wątpliwości, jakiej wysokości ma być podkrój pachy, to bierzemy sweterek lub bluzkę, która jest na nas dobra i ten podkrój pachy ma idealny, układamy ją płasko, czyli mniej więcej tak jak to, i mierzymy. Od szczytu ramienia do podkroju pachy, ale mierzymy tak. Nie po skosie, nie po łuku, tylko mierzymy w ten sposób. I wtedy będziecie miały najlepszą sugestię, jakiej głębokości podkrój pachy wyprodukować, żeby to rzeczywiście idealnie na Was leżało. I uwaga, decyzja na temat tego, jaki podkrój pachy i jakie rękawy w tym moim zimowym swetrze zapadała dosyć długo, ale doszłam do wniosku, że w mojej wersji będę robiła rękaw, który będzie bardzo podobny do rękawa robionego w razem zamkowym, czyli w niedawno robionym swetrze z zamkiem i kapturem. Co to oznacza? To oznacza, że podkrój będzie niewielki, tak naprawdę zrobiony w ten sposób, że zamkniemy oczka jako pierwsze, potem dodam jeszcze z każdej strony trzy zamknięte dodatkowo i polecę w górę. To mi wyprodukuje dość wąski, niezbyt głęboki podkrój pachy, gdzie linia pachy będzie później ładnie układała się na ramieniu, ale nie za głęboko, czyli nie blisko szyi. A jeżeli chodzi o rękaw, to będzie on wrabiany od góry z taką krótką główką, czyli tylko lekko zarysowaną, a później już idący w dół. Kto robił razem zamkowy, ten doskonale wie, o jakim rozwiązaniu mówię, ale nie stresujcie się, bo zrobimy to wszystko jeszcze raz, troszeczkę zmieniając sposób nabierania na górze ze względu na włóczkę bukle. Czyli mój podkrój pachy będzie dość ograniczony tak naprawdę i tak jak powiedziałam, zamknięte oczka przed markerem 5, potem jeszcze 3, za markerem 5, potem jeszcze 3 dodatkowe. Koniec teorii, zabieramy się za dzierganie. Oznacza to przede wszystkim, że muszę sobie policzyć 5 oczek przed markerem, a pozostałe oczka jeszcze przerobić. To jest pierwsza rzecz, którą muszę zrobić. Te 5 oczek, które tutaj mam, muszę zamknąć, czyli zamykam sobie po prostu
przerabiając po dwa. Luźno, czyli to oczko, które wraca na drut, jest oczkiem zrobionym dosyć luźno. I znowu, kolejne dwa wyciągam porządnie i to wraca na drut. To było drugie oczko. Trzecie oczko wyciągam. Czwarte oczko, ale żeby zamknąć to ostatnie, piąte, to już muszę zdjąć marker. Czyli zamykam. Piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. Zauważcie, że cały czas staram się wyciągać to oczko dość porządnie, żeby to zamknięcie nie ciągnęło mi potem pod pachami. Mam. Tu jest mała dziura, nią się zajmiemy za chwilkę, ale jeszcze nie w tej sekundzie. Teraz czeka nas zrobienie prawy do następnego markera i znowu zatrzymam się, to mogę sobie, bo to już oczko przerobione, więc przekładam. I znowu zatrzymam się 5 oczek przed markerem, czyli dziergam sobie spokojnie prawe. Cały czas ułożony jak zrobienia w okrążeniach i muszę dodziergać do następnego markera. I jestem przed kolejnym i znowu dokładnie to samo. Moment, muszę sobie uwolnić motek. Znowu dokładnie to samo, czyli zamykam 5 oczek. Teraz tak, to co właśnie przerobiłam, to był przód. To są oczka przodu, którym chwilowo nie będę się w ogóle zajmować. Ja za sekundkę, jak już przejdę przez ten marker i przerobię sobie do końca rzędu, to te oczka przodu przełożę sobie na zapasową żyłkę. To jest jedna możliwość. A druga możliwość to chwilowe, jak się nie ma zapasowej żyłki, szczególnie z zatyczkami na koniec, żeby nam oczka nie uciekały, to można zamknąć prowizorycznym łańcuszkiem. To może ja zamknę tym łańcuszkiem na wszelki wypadek, żeby Wam pokazać, jak to zrobić. Kto już ze mną dziergał, ten doskonale wie, bo to jest sposób, który wykorzystuję dość często. A ja tu sobie już zamykam moje oczka, to jest czwarte, żeby zamknąć piąte. Marker znika i chwilowo markery nie będą nam potrzebne, można je schować. Szóste oczko, siódme, ósme, dziewiąte, uparte i dziesiąte. I dziergamy dalej prawe. Sprawdzamy, czy to chociaż troszkę elastyczności ma. To nie będzie bardzo elastyczne, ale żeby sprawdzić, czy nie zamknęło nam się zbyt ścisło. I dziergam do końca. Na końcu ważne jest to, żeby od razu zniwelować dziurę, która tam powstała. Czyli ja sobie dodziergam teraz prawe. To niwelowanie tej dziury jest szczególnie ważne dla osób, które będą robiły wersję letnią. Czyli wersję, która nie będzie miała na brzegach żadnych wykończeń, a przynajmniej tak mówi wzór, bo jakiś sposób wykończenia jednak Wam podpowiem, chociażby ze względu na to, że nie zawsze udaje się zrobić śliczny, piękny brzeg, to jedno, a po drugie wiele osób może mieć ochotę na ustabilizowanie tego brzegu, na przykład, żeby się po kolejnych praniach ta bluzeczka nie wyciągała i podkroje pach nam nie zjechały w okolice połowy żeber. Bo niestety i taka okoliczność może się nam przytrafić. Wykończenie brzegu na pewno nas uchroni przed takimi fajerwerkami jak bluzeczka dla robotnika portowego, bo to mniej więcej tak by wyglądało. Dziergam prawie do końca, uważając, żeby się wbijać porządnie w oczka, co nie zawsze wychodzi, szczególnie przy tej włóczce. I ostatnie oczko przerobię troszeczkę inaczej, a raczej przerobię je z czymś. Po co? Żeby zamknąć dziurę, która tam powstała. Już jesteśmy prawie na końcu. Ostatnie oczko. I teraz zobaczcie. Tu nie. Po tej stronie na końcu zamykania nie ma tego problemu, ale na początku zamykania mamy takie cudo i to jest normalne.
To nie jest to, że wyście coś źle zrobiły, że ja coś źle zrobiłam i mi tak wyszło i teraz muszę to ratować. Nie, to jest normalne przy zamykaniu, przy początku zamykania. Ale teraz to zniwelujemy. Czyli oczko ostatnie, jeszcze nie przerobione, sobie na chwilkę przełożę i złapię za nitkę oczka tuż za tą dziurą. Przy tej wełnie niewiele widać, ale zaraz zobaczycie efekt i będzie wiadomo, o co chodzi. Przerabiam te dwa oczka razem, czyli oczko i złapaną nitkę. I zobaczcie, że w tym momencie cała ta dziura mi znikła. To znaczy, że ściągnęłam sobie początek zamykania do dzianiny. I teraz koniec robienia w okrążeniach, bo zrobiły nam się dziury. Będę wracała z lewymi oczkami, ale zanim to kwestia zamknięcia tych oczek. Mam nadzieję, że wystarczy mi włóczki, bo mam tutaj jakąś kompletną resztkę. Czyli tam, gdzie jest nitka, to te oczka zostawiamy, ale tam, gdzie nitki nie ma, czyli na przodzie, zaczynamy je zamykać. I teraz jak to robimy? Tak samo początek identyczny jak przy prowizorycznym szydełkowym. Zakręciłam, złapałam, zrobię kilka oczek łańcuszka i zacznę zamykać, czyli oczko przeciągam i przez dwa, oczko z drutu przeciągam i przez dwa. Staramy się tych oczek z drutu nie wyciągać szczególnie, ale też bez przesady wielkiej krzywdy im nie zrobimy. To jest sposób zamykania, który ma dwa wielkie plusy. Pierwszą zaletą jest to, że nie trzeba mieć zapasowej żyłki, a już szczególnie żyłki z zabezpieczeniami na końcach, żeby nam nic z tej żyłki i z tych drutów nie uciekało. Drugie to jest to, że taki sposób zamykania powoduje, że ta żyłka nam się nie pałęta przy robocie i możemy spokojnie przymierzać, czyli nie kwestia długości żyłki nie gra żadnej roli. Bo jak ja to zamknę i mam tylko połowę oczek na żyłce, to mogę w końcu, bez przekładania na drugą, spokojnie przymierzyć sobie tą tubę, którą mam. Ja sobie teraz tak spokojnie pozamykam te oczka, a za chwilkę wrócimy do reszty naszego podkroju pachy, czyli pokażemy, jak zamykać jeszcze po trzy oczka z każdej strony. Przy czym uwaga, to jest przy mojej wersji oczek. Ja zamykam około 9 oczek po jednej stronie, a konkretnie 8 i po drugiej stronie 8, czyli razem 16. Jak pamiętacie moją próbkę, to się okaże, że moja próbka to było, że 19 oczek daje 13 cm, to 16 oczek da okolice powyżej 10. Zauważcie, że ja tutaj robię to troszkę na oko. Nie wyliczam tego jakoś specjalnie, tylko na zasadzie, że to ma być niezbyt głęboki podkrój, ale też nie zastanawiam się za bardzo, jakiej szerokości wyjdą mi plecy, bo ta moja tunika jest bardzo luźna na mnie. Czyli czy one mi wyjdą troszeczkę szersze, czy troszeczkę węższe, to nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli wasza wersja ma być wersją obcisłą i przy ciele, to jednak trzeba by było ten podkrój pachy, tą liczbę oczek zamykaną później po jednym, jakoś obliczyć. Jak? Trzeba by było zdecydować, jakiej szerokości chcecie plecy, czyli gdzie ma być później połączenie między plecami a rękawem i tak zamknąć oczka, żeby zostało wam dokładnie tyle, ile jest potrzebne na tył. Druga rzecz, też upraszczając, mój przód i mój tył jest dokładnie tej samej szerokości. To uczulam osoby, które robią obcisłą wersję, a mają pokaźny biust. Wtedy możecie chcieć, żeby przesunąć markery, robiąc tył troszeczkę węższym, a na przodzie zostawiając troszeczkę więcej oczek. Ale to są już takie niuanse,
którymi nie będziemy się zajmować w szczegółach, ze względu na to, że ten projekt ma być takim prostym projektem, luźnym i bezproblemowym, ale uczulam, że to może być ważne dla osób robiących coś bardzo obcisłego i przy ciele. A mnie się udało zamknąć, nawet wystarczyło włóczki. Zobaczcie, że to jest porządnie zabezpieczone. Ma jakąś tam elastyczność, więc przy mierzeniu niczego nie porwiemy i nie naciągniemy. I zostały mi w tym momencie na żyłce tylko i wyłącznie oczka tyłu. Ostatnie oczko, jakie robiłam, to było oczko prawe. Wszystko się zgadza. I teraz uwaga, zaczniemy od razu mówić o tym, jak robić oczka, żeby wyszedł nam ładny łańcuszek. Koniec robienia w okrążeniach. Zaczynamy robić w rzędach, czyli ja to obracam. Sprawdzam, czy druty mi się nie usiłują rozkręcić. Od czasu do czasu trzeba, nawet przy najlepiej dokręconych. I teraz uwaga. Oczko w tej chwili pierwsze, które mam na drutach, to jest oczko lewe. Żeby mi wyszedł łańcuszek na brzegu, to muszę je przerobić jak, ale bez przerabiania, tylko zdjęte. Czyli ja się szykuję jak do zrobienia lewego, nitka z przodu roboty, wbijam się, ale nic nie przerabiam, tylko zdejmuję. A następne oczko robię już na lewo. I uwaga! Przy wełnie bukle to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ na niej i tak nic nie widać. Chyba że zaczęłabym robić bardzo luźno, ale bardzo wiele osób w momencie przejścia między robieniem w okrążeniach a robieniem w rzędach zaczyna robić z innym naprężeniem nitki i wychodzą im innej wielkości oczka. To pilnujcie się, żeby one jednak wyszły takie same. I już robiłyśmy w rzędach, kiedy były rzędy skrócone, więc już wiecie, co nas czeka. Ale mimo wszystko pilnujcie tego przejścia, żeby ono nie stało się nagle widoczne na samym sweterku. Szczególnie jeżeli robicie z czegoś gładkiego i bez włoska. To ja tu sobie dziergam lewe i zauważcie, że nic nie odejmowałam. To jest po prostu rząd lewych, który sobie zrobię, tak jakby żeby zamknąć pierwsze odejmowanie oczek, to największe. Ale od następnego rzędu już zacznę odejmować. Będziemy, w moim przypadku, będę odejmowała. Przypominam, że to jest ta moja wersja. Czyli od następnego rzędu będę odejmowała zgodnie z moim pomysłem, czyli jeszcze po 3 oczka z każdej strony. Wykorzystamy częściowo pomysł z opisu, czyli nie będziemy odejmować na samym brzegu, tylko będziemy odejmować 2 oczka dalej, czyli brzegowe plus jeszcze 2 oczka i dopiero sobie odejmiemy. Ostatnie oczko na lewo, tak jak wszystkie, obracamy robótkę i teraz pierwsze, co zawsze robimy, to jest dbałość o to, żeby wyszedł nam łańcuszek. Oczko mam w tej chwili na drutach prawe, czyli wbijam się jak do prawego, ale nic nie przerabiam, tylko zdejmuję. Robię jeszcze te 2 oczka i dopiero tu odejmuję. Pierwsze odjęte, a później robię prawe. Zauważcie, że 2 rzeczy. Robiąc 2 razy, ja się po prostu wbiłam w 2 oczka, ale oczka prawe zaczęłyśmy robić w rzędach, więc one są teraz inaczej otwarte. Mortki w prawą stronę, czyli żeby były nieprzekręcone, to ja się po prostu wbijam od prawej i wtedy nóżki są nieprzekręcone. Zawsze przy przejściu z rzędów do okrążeń i z okrążeń do rzędów pilnujcie pierwszych zrobionych rzędów i okrążeń, żeby one nam nie wyszły z oczkami przekręconymi. Albo żeby potem nie zacząć robić prawych przekręconych. Biegniemy dalej i zatrzymam się 3 plus 2, czyli 5 oczek przed końcem. I zamknę, a raczej zmniejszę ilość oczek po drugiej stronie, czyli ja wykorzystuję pomysł z opisu. Uciekło mi oczko, ale to się nie pruje, na szczęście, więc po prostu łapiemy.
Wykorzystuję to, co jest w opisie, żeby nie zamykać oczek na samym brzegu. 5 oczek, ale na wszelki wypadek mamy jeszcze jedno. Tutaj oczka, mimo tego, że przy bukle mogłabym zamknąć jak chcę, ponieważ i tak nic nie widać, ale wolałabym, żeby zamykane oczka kładły mi się do środka. Czyli na początku rzędu, jak się wbiłam w dwa razy od prawej strony, to pierwsze oczko było na wierzchu, a teraz bym chciała, żeby drugie oczko było na wierzchu. Czyli zmieniam sobie układ oczek. Od tyłu jedno, od tyłu drugie. Wkładam na drut i teraz wbijam się w oba od lewej. I teraz to drugie jest na wierzchu. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale rzeczywiście tak jest. Ostatnie trzy oczka po prostu na prawo. Ostatnie też. Lewe oczka robię zupełnie bez odejmowania. Czyli znowu, pierwsze jak lewe, ale bez przerabiania. Po prostu je zdejmuję. Przy okazji gubiąc następne oczko. Co za dzień. Właśnie, jak nam się oczko zgubi na amen, może to jest dobry moment, żeby to pokazać, to i się spruje, to wbijamy się tam, gdzie to oczko jest, wkładamy je na drut i to jest lewe oczko, więc nitkę mam z przodu. To tą nitkę wbijam się w oczko od tyłu, przeciągam ją sobie po prostu przez oczko. I już mam z powrotem moje oczko na drucie. Czyli łapiemy szybko tam, gdzie widać jeszcze całe oczko, a później sobie poprawiamy, tak jakby dorabiając na żywo to jedno oczko, którego nie było. Ja w tym momencie będę sobie spokojnie dźwigała lewe oczka, a za sekundę spotkamy się, żeby jeszcze raz pokazać zamykanie oczek po prawej stronie. Drugie z trzech, które mam zaplanowane. To jeszcze raz to samo, co już było. Pierwsze oczko mam prawe, bez przerabiania, czyli jak do prawego, ale zdejmuję. Dwa następne przerabiam i kolejne zmniejszanie ilości oczek. Dwa razem, tak po prostu. Prawe prawie do końca, czyli zatrzymam się 5 oczek przed. I znowu zrobię dwa razem, ale kładące się w drugą stronę. I taki rząd, następny zrobię lewymi bez niczego, kolejny znowu prawymi z odejmowaniem i za sekundkę, niekoniecznie żyłka należy wrobić, uparta, i za sekundkę, jak widzicie, jest bardziej uparta niż ustawa przewiduje, to nic, będziemy ją ignorować. Za sekundę zrobię bardzo ważną rzecz, czyli po odjęciu tych trzech oczek z każdej strony i tych pięciu na początku, w tej mojej wersji, bo pamiętajcie, że dla każdego rozmiaru tam na początku była inna liczba oczek, ja sobie zmierzę szerokość pleców i zdecyduję, czy powinnam odjąć jeszcze trochę, żeby linia ramion była w odpowiednim miejscu, u mnie odpowiednio nisko, bo chcę, żeby te ramiona troszkę spadały, czy może to już wystarczy. Czyli zamykamy. Jeszcze chwilkę. Mamy 5 oczek i znowu chcę, żeby się kładły w drugą stronę, więc wbijam się od tyłu i z powrotem na lewy drut. Zmieniłam ich położenie, nie kolejność, tylko mordki. One teraz są otwarte w lewą stronę i od lewej się wbijam jako dwa razy. I jeszcze raz zrobię to samo, najpierw lewe, później odejmę, potem zrobię jeszcze lewe i zmierzę sobie szerokość moich pleców, decydując, czy to jest szerokość, którą chcę, czy to jest szerokość, którą jeszcze troszeczkę muszę zmniejszyć. I w momencie, kiedy dojdę do wniosku, że ona już jest odpowiednia, to przestanę odejmować po tym jednym oczku i zacznę robić w górę, już prosto, prawe i lewe. Pamiętając o łańcuszku na brzegu, którego tu i tak nie widać. Ale skończy się tak jakby kwestia tego
momentu, w którym zwężamy, później lecimy prosto i jak pamiętacie, ja będę robiła prosto i zamykała, a raczej nawet nie zamykała, zostawię sobie otwarte oczka, zamykając takim łańcuszkiem, jak tutaj przed chwilą. Jedna ważna rzecz. Warto by było w tym momencie zaznaczyć sobie, gdzie jest pierwsza linia podkroju. Można to zrobić igłą, przewlekając włóczkę, a można to zrobić wrzucając marker. Wy już wiecie, że ja zawsze muszę sięgnąć po ten marker. Czyli mniej więcej to jest to miejsce. Kiedy będę mierzyła głębokość podkroju pach, to będę mierzyła do tego miejsca od drutów. Będzie mi łatwiej, bo tu będę miała łuk. Można nawet wbić się minimalnie dalej, żeby mieć pewność, że mi tych oczek tu nie zabraknie, że nagle nie zacznę tu odejmować. O. I w tym momencie, kiedy będę mierzyć, to już mam oznaczone miejsce. Tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o tył. Ten tył robimy do odpowiedniej wysokości i zostawiamy. A następnym etapem będzie przód. Co jest ważne? Ważne jest, żeby sobie zapisać, ile robimy i jak odejmujemy. Już pokazuję. Taka moja bardzo szybko zapisana notatka jest tutaj. 5-5 przed i za markerem, 1-1-1. Jeżeli będę jeszcze więcej odejmować, to sobie tu dopiszę. Na przykład, na razie mam, że odejmuję 3 razy 1 z każdej strony. Kwestia wysokości, mamy dwie możliwości. Możliwość najporządniejsza jest taka, że kiedy już skończymy odejmować, to każdy rządek, który robimy, albo co najmniej wszystkie prawe rządki, zaznaczamy sobie, żeby wiedzieć dokładnie, ile tych rządków było. Po co? Ano po to, żeby przy przodzie zrobić identycznej wysokości przód. Można oczywiście zrobić coś takiego, że nie zaznaczamy rzędów, tylko będziemy robić identyczną wysokość w centymetrach. Problem jest jednak w tym, że wysokość w centymetrach może nam się różnić od wysokości w rzędach i to dosyć mocno na przodzie i na tyle, bo centymetrów będzie niby tyle samo, a okaże się, że rzędy różnią nam się na przykład o 3. Różnica w mierzeniu. Czyli jeżeli chcemy dokładności, to później wszystkie rzędy robione prosto, dobrze by było sobie zaznaczać, że tych rzędów prosto zrobiłam powiedzmy 50. Tutaj strzelam kompletnie, czy ich będzie 50, czy nie. Żeby było szybciej, można zaznaczać tylko prawe, czyli nie każdy rządek, a tylko nieparzyste. Miłego dziergania tyłu w takim razie. A później spotkamy się, zaczynając przód. Przy czym przód zaczniemy identycznie, ale zatrzymamy się dosyć szybko, ponieważ będziemy rozmawiać na temat kształtowania podkroju dekoltu. Czyli początek będzie podobny, ale szybko okaże się, że będziemy dzielić na prawy i lewy przód. Naszym zadaniem na dziś jest zrobienie podkrojów pach na przodzie, czyli tak naprawdę odtworzenie tego, co działo się z tyłu na części, która będzie przodem naszej bluzki, tuniki, sweterka. Różnica będzie tylko taka, że skończymy znacznie wcześniej. I tu od razu mówię, że tak naprawdę zanim zaczniemy robić podkrój pachy z przodu, trzeba by było ustalić, na jakiej wysokości chcemy rozpocząć robienie podkroju pod szyją. Niezależnie czy symetrycznego, czy niesymetrycznego, to na jakiej wysokości. Jeżeli znajdzie się osoba, bo nie mówię, że nie, niektóre osoby robią letnie bluzeczki i może chcą nosić je na coś i będą chciały mieć bardzo głęboki dekolt, więc jeżeli znajdzie się osoba, dla której początek robienia podkroju będzie bardzo bliski początku robienia dekoltu, albo ten dekolt zejdzie jeszcze niżej, w tym momencie te osoby, jeżeli chodzi o przód, nie robią nic. Oglądają sobie te filmy, żeby wiedzieć, jak zacząć, ale nie dziergają ani oczka, ponieważ u nich
Początek kształtowania dekoltu będzie tak naprawdę bardzo bliski początkowi robienia podkroju w pach i trzeba to będzie ze sobą zgrać. Może być tak, że ktoś zacznie wcześniej podkrój dekoltu, a dopiero kiedy już będzie miał podzielony na prawy i lewy przód, zacznie robić podkroje pach. W moim przypadku wiem, że spokojnie mogę zrobić podkrój pachy i odjąć oczka, te, które kształtują mi resztę łuku. Przypominam, że ja to robię pod wrabiane rękawy, a dopiero nieco wyżej zacznę robienie dekoltu, który będzie dość duży, ale nie aż tak, żeby kolidował ze zrobieniem tych dwóch rzeczy, czyli początku i tych oczek dodatkowo odejmowanych. Pokażę Wam w tej chwili, jak zacząć, czyli jak pozbyć się szydełkowego łańcuszka, który jest, jak dołączyć nitkę i co po kolei robimy. I później będziemy robić prosto, w górę, aż do takiego momentu, gdzie uznamy, że ma się zaczynać nasz dekolt. W takim razie najpierw spójrzmy na to, jaką formę ma nasz sweterek w tej chwili. Tył już skończony. Zauważcie, że oczka też już przeniosłam i zabezpieczyłam szydełkowym łańcuszkiem, tak żeby można było to spokojnie mierzyć i żeby żadne druty mi jednak nie przeszkadzały. Cały czas został jeszcze marker, dzięki któremu mierzyłam w górę. Od razu powiem, że u mnie jest to około 22 cm od linii podkroju pachy do linii, gdzie kończyły się ostatnie oczka. Tak naprawdę ten marker jest mi już kompletnie niepotrzebny. Zauważcie, że przy wełnie bukle tylko wprawne oko dopatrzy się, że tu były zamykane oczka. Trzy oczka odległości od brzegu, w tym miejscu. I były zamykane na tej wysokości, a później już było prosto. To teraz musimy zająć się przodem. I pierwsze, co musimy zrobić, to musimy nasz szydełkowy łańcuszek zdewastować. I teraz zawsze, żeby wiedzieć od której strony, to przypominam, że na końcu dobrze jest zawiązać supełek. Czyli tam, gdzie kończymy i obcinamy nitkę, to tu powinien być supełek. Ja go nie zawiązałam, bo po pierwsze, nitka, kiedy kończyłam, była dłuższa i pamiętałam, że ta dłuższa to jest końcówka, a dwa, gdyby się okazało, że tego supełka nie zawiązałyśmy, to wystarczy spojrzeć, jak są ułożone oczka. Łezki, czyli te okrągłe części, mają być skierowane w kierunku końca, czyli tam, gdzie oczko nam wychodzi z tej łezki, to jest początek, tam, gdzie się rozszerza, to jest koniec. I idąc w tą stronę, na pewno znajdę końcówkę. Będziemy, i to zazwyczaj tak jest, że będziemy sobie przekładać oczka, mając lewą stronę robótki w tą stronę, drut docelowy, poszeleścimy kartkami, które nie są już nam potrzebne i podzwonimy drutami, ale co nam tam? Zaczniemy dewastować łańcuszek. Pierwsze, co robimy, to wyjmujemy jedno oczko i teraz uwaga, zanim spruję cokolwiek dalej, to pierwsze oczko już łapię na drut. I teraz znowu, zanim spruję, to wkładam drut w oczko. I tak, wiem, że mówiłam to już setki razy, ale tak na wszelki wypadek powiem 101, a pewnie jeszcze i 2001 raz. Najpierw w oczko, potem pruję. Najpierw w oczko, potem pruję. Szczególnie to ważne przy takich włóczkach, które mają tendencję do samoistnego prucia. Czyli te, które są śliskie albo lejące, na przykład z bambusem, tam nie wypruwamy, bo jak tutaj najpierw wypruję, to to oczko mi i tak zostaje, bo to bukle. Ale tam, jak najpierw wypruję, to mogę oczka szukać tu. Czyli najpierw wkładamy drut, a dopiero potem prujemy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zdarza się, że oczka nam się wciągnęły w dzianinę. Wtedy łapiemy za całość, tak porządnie, za to oczko, które tu mam i wyciągamy do góry, tak żeby i oczko wyszło mi do góry. I wtedy jest łatwiej. Ja sobie teraz spokojnie przeniosę wszystkie te oczka na drut. Wy pewnie też. I spotkamy się, kiedy one już wszystkie będą na drucie i zastanowimy się, gdzie jest włóczka, której nie mamy i jak ją połączyć. I z której strony ją dołączyć, bo ostatecznie mamy w tym momencie taką sytuację, że możemy zacząć robić albo prawe, albo lewe oczka. Czyli na razie przenosimy sobie oczka na drut.
Po pierwsze musimy się zastanowić, w jakim momencie jesteśmy i znowu, to już było przy wielu sweterkach, ale na wszelki wypadek jeszcze raz. Zauważcie, że sposób robienia podkroju to jest tak. 5 oczek przed, 5 oczek za markerem, a później pojedynczo po jednym oczku, żeby uzupełnić łuk. Co już mamy zrobione? A mamy zamknięte te 5 oczek. Drugi raz ich nie zamykamy, bo one były już zamknięte i dla przodu, i dla tyłu, i przed markerem, i za markerem, dla obu markerów. Czyli w tym momencie tak naprawdę to, co my musimy zrobić, to już tylko dorobić te łuki lub jeżeli ktoś zgodnie z opisem robi letnią bluzeczkę, odejmować odpowiednią ilość razy, żeby zwęzić tył. Czyli tak naprawdę część roboty już mamy za sobą. To było jedno pytanie, gdzie jesteśmy. Już wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy po 5 zamkniętych oczkach. Ja oczywiście używam cały czas liczby 5, ponieważ dla mojego rozmiaru to była 5, ale to mogło być 4, 7, 8, 8 lub 9. A druga rzecz, po której stronie robótki jesteśmy. Jak sobie przypomnimy, co wyczyniałyśmy przed zamykaniem tych 5 oczek, to się okaże, że robiłyśmy prawe oczka. I te prawe oczka były zrobione i na przodzie, i na tyle, a potem tył został odwrócony i robiłyśmy lewe oczka. I dokładnie to samo czeka nas tutaj. My w tym momencie prawe oczka mamy tak jakby zrobione, a czas na zrobienie lewych oczek, a jednocześnie zrobienie tego jednego rzędu, który oddzieli te 5 zamkniętych od pierwszych oczek zamykanych jako dokształtowanie łuku. Czyli ja obracam swoją robótkę tak, żebym lewą stronę miała przed sobą. Przy tej wełnie to prawa i lewa niewiele się różni. Trochę żart, ale naprawdę tak jest. I teraz zobaczcie, co mamy. Pierwsze, co robimy, to sprawdzamy, bo pamiętacie, że po jednej stronie była dziura między zamykanymi oczkami a kolejnymi. Ta-da! To jest ta strona. Tutaj mamy właśnie tą dziurę, którą musimy zniwelować. No i bardzo dobrze, bo ją sobie zniwelujemy już tak naprawdę dołączając włóczkę. Jak? Bardzo prosto. Tak normalnie powiedziałabym Wam, żeby tą włóczkę dołączyć, łapiąc za żeberko lewego oczka, które jest gdzieś bliziutko i troszkę niżej. A tym razem dołączymy tą nitkę, łapiąc za żeberko lewego oczka, które jest tuż pod pierwszymi zamkniętymi oczkami. I to będzie troszeczkę trudne do złapania, ale miejmy nadzieję, że mi się uda złapać żeberko, a nie pętelkę. Przeciągamy. Lepsze by było szydełko, ale znacie to. Nie chce mi się wstać, więc będę się męczyć. To się nazywa upartość. Mamy szydełko. Brawa, dla mnie znalazło się w miarę blisko. Przeciągamy i tu wiążemy supełek. Taki dosyć długi kawałek zostawiamy ze względu między innymi na to, że później tą włóczkę trzeba schować. I teraz jak zaczniemy robić, to ta nitka automatycznie dociągnie nam do brzegu. Po prostu zniknie nam dziura. Czyli zaczynamy sobie dziergać. Przełożę sobie nitkę. Ale żeby to na pewno się stało, to pierwsze oczko też przerobimy. Tak normalnie nie, bo jak pamiętacie, zawsze musimy pamiętać o tym, żeby powstawał nam ładny łańcuszek. Tym razem przerobimy, żeby dociągnąć. I jak widzicie, cała dziura już nam zniknęła. Tylko kwestia tego, gdzie została dowiązana nitka. I tak naprawdę to wszystko, co trzeba wiedzieć, ponieważ teraz będziemy powtarzać dokładnie to samo, co zostało zrobione po drugiej stronie. Czyli ja teraz sobie wydziergam lewe oczka, a w następnym rzędzie z prawymi zacznę odejmować oczka w odległości 3 oczek od brzegu. Czyli dokładnie tak samo jak było. I zatrzymam się, w moim przypadku może nie tak bardzo szybko, ale dosyć szybko w momencie, gdzie będę chciała, żeby zaczął się dekolt. I teraz kwestia dekoltu to będzie kwestia, którą się zajmiemy przy następnym filmie. Co nam będzie potrzebne, żeby sobie ten dekolt ładnie rozrysować? Bo nie każdy chce asymetryczny, nie każdy chce
aż tak asymetryczny jak tu. Niektórzy będą chcieli troszkę mniej, a niektórzy będą chcieli, żeby miał taki kształt, ale był symetryczny, a niektórzy będą chcieli, żeby miał tutaj prosty kawałek, a potem szedł na boki. Możliwości jest tak naprawdę mnóstwo. Czyli my w tym momencie musimy sobie dać możliwość rozrysowania dekoltu w zasadzie rząd po rzędzie. I tym się zajmiemy w następnym filmie. Co nam będzie potrzebne? Uczulam, że będzie nam potrzebne zaznaczenie rzędów, które zostały zrobione z tyłu, żebym ja dokładnie wiedziała, ile mam rzędów do dyspozycji, żeby ten dekolt sobie wyrysować. Czyli nie robimy na oko. Powiedziałam, że można sobie mierzyć centymetrem. Tak, jeżeli ktoś robi wszystko zgodnie ze wzorem. Ale podejrzewam, że kwestie dekoltu to będą akurat takie kwestie, które będą chciały być dostosowane. Czyli na zasadzie głębszy, asymetryczny, nieasymetryczny, z płaskim dołem, ze szpicem. Także zaznaczajcie. Ja zaznaczałam tylko prawe. Czyli każda taka kreseczka to jest rząd nieparzysty i parzysty. I to mi pomoże później rozrysować sobie przód. Druga rzecz, jaka nam się przyda, to jest spory papier w kratkę. Jeżeli nie mamy akurat papieru kancelaryjnego, to duża kartka z jakiegoś notatnika w kratkę albo kartka ze środka zeszytu też będzie dobra, powinno nam wystarczyć. Jeżeli nie, to będziemy doklejać następną. Czyli tak naprawdę następny film zaczniemy od zajęć plastyczno-technicznych, trochę matematyki, będziemy rozrysowywać sobie dekolt tak, żeby on był dokładnie według naszych potrzeb. Co nam jeszcze się przyda w następnym odcinku? Oczywiście robótka dociągnięta do momentu, gdzie ten dekolt ma się zaczynać. I zajmiemy się tam tylko i wyłącznie rozrysowaniem i kształtowaniem dekoltu. Natomiast co nam jeszcze zostało? Zostanie nam później film, w którym połączymy ramiona i podpowiem, jak wykończyć dół, że przede wszystkim można tam jeszcze coś zrobić, a dwa to jak go wykończyć, jakie są możliwości, jeżeli ktoś w ogóle chce to robić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście wykończenie dekoltu może być podobne, ale druga rzecz, jaka nam jeszcze zostanie, to będą rękawy. I to już będzie część, która będzie tak jakby tylko dla osób, które w ogóle o rękawach myślą, czyli robiły podkrój pod rękawy, czyli troszeczkę płytszy, podobny jak mój, nie zwężały tyłu zgodnie z tym. Przypominam, że we wpisie ta część dotycząca zwężania tyłu będzie przetłumaczona dokładnie, żeby osoby, które robią sobie letnią bluzkę, miały materiał poglądowy i spokojnie mogły dziergać. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, kiedy będzie następny odcinek. A następny odcinek podejrzewam, że pojawi się tuż po weekendzie. Ale to tuż po weekendzie to prawdopodobnie nie poniedziałek, a bardziej nastawmy się na wtorek. Czyli na zrobienie tyłu i tego fragmentu przodu mamy tak naprawdę 3 lub 4 dni. Mogę Wam życzyć miłego dziergania, ale ono rzeczywiście jest miłe. Ta bluzeczka jest wyjątkowo urokliwa, urocza i kobieca. A w przyszłym tygodniu zajmiemy się dla niektórych tak naprawdę już samą końcówką bluzki. Dla niektórych tylko zamknięciem pewnego etapu, a później jeszcze to, czego ja akurat za bardzo nie lubię, czyli rękawy, ale postaramy się, żeby one były technicznie w miarę proste, a wyszły idealnie. Na razie miłego dziergania i do zobaczenia, kiedy będziemy się zajmować rysowaniem dekoltu.